na marginesie 25. konkursu fotograficznego w obiektywie Kalisz 2020. Nazywam się Stanisław Kulawiak i od prawie pół wieku zajmuję się fotografią. A od narodzin konkursu w Kaliszu uczestniczyłem w nim najpierw pośrednio kibicując moim młodszym przyjaciołom, a ostatnio od kilku lat jestem w jury tego konkursu. Odpowiadając na prośbę dyrektora Bigory, postaram się Państwu w kilku zdaniach scharakteryzować ostatnie ćwierćwiecze, czyli dzieje tego konkursu. Mamy za sobą 25. edycję konkursu. W tym czasie wiele zmieniło się nie tylko wokół nas, ale przede wszystkim w medium fotografii. O ile w treści nadsyłanych na konkurs prac rewolucyjnych tematów nigdy nie było, to sposób opowiadania obrazem o tym, co człowiekowi najbliższe, gwałtownie się zmienia. Koniec lat 90. ubiegłego wieku to dominacja zdjęć czarno-białych, często nadmiernie upiększanych według obowiązującej wtedy w ruchu amatorskim estetyki fiapizmu. Nazwa od Międzynarodowej Organizacji Sztuki Fotograficznej FIAP. A tylko nielicznymi wyjątkami były reportaże i fotografia dokumentalna. Innym problemem konkursów tamtych lat były słabe jakości odbitki barwne, które początkowo nie mogły konkurować z fotografią czarno-białą. Początek XXI wieku to czas pikselowania obrazem cyfrowym. Jakość wykonanych w tej technologii zdjęć i wydruków była beznadziejna. Rarytasy z reguły były nagradzane. W dalszym ciągu dominowała klasyczna fotografia czarno-biała, co upraszczało decyzję jury. Wkrótce postęp technologiczny wyrównał szanse fotografii barwnej i czarno-białej, jednak łatwość pstrykania cyfrowych fotek zalała konkurs byle jakością tematyczną. Z jednej strony pojawiały się różne jakości kolorowe impresje na temat pięknego świata, z drugiej czarno-biało-szare muryzmy człowieczej egzystencji. Ten dylemat trwa do dzisiaj. Tragedia pandemii nie wstrząsnęła treścią nadesłanych na tegoroczny konkurs prac. Za to pojawił się problem techniczny w obradach jury, które musiało zadowolić się przeglądaniem na osobności cyfrowych plików, a nie wspólnie dywagować na temat oryginalności prac, czy też ich papierowych oryginałów albo kopii. Generalnie traktując każdy aparat jako narzędzie, a obraz jako jego technologiczny wytwór, możemy również w tym przypadku skupić się tylko na przedstawionej opowieści. Rozstrzygnąć, czy fotograf, posługując się uniwersalnym językiem obrazu, przekonuje nas do przedstawionego problemu, piękna tego świata lub jego zawiłości egzystencjalnych, czy mówi o tym prawdziwie. I to powinno być najważniejsze. Artystyczne szyfrowanie świata przez twórcę obrazów, a potem czytanie ze zrozumieniem zapisanych kodów przez świadomego widza od czytelnika. Czyli odpowiedź na odwieczne pytanie, co też artysta miał na myśli. Zatem życzę konkursowi w następnych latach ciekawych pytań o nas samych i jeszcze lepszych, prawdziwych odpowiedzi.